1 grudnia, a ja sadzę w ogrodzie, proszę Państwa, ciemierniki, czyli kwiaty zimy. To kolejna grupa roślin, która swoimi pięknymi kwiatami zachwyca w naszych ogrodach. Ciemierniki są roślinami w pełni mrozoodpornymi, przynajmniej u mnie nigdy nie zdarzyło się, aby przemarzły, a mam tutaj posadzony ciemiernik. Niestety nie wiem, jaka to jest odmiana, ponieważ wiele lat temu ja ten ciemiernik dostałam i znam tylko nazwę ciemiernik. Na pewno nie jest to ciemiernik biały, ponieważ tutaj te kupiłam, to są ciemierniki białe, czyli takie, które kwitną w grudniu i nie bez powodu nazywa się je różami Bożego Narodzenia, ponieważ przepięknie teraz kwitną i nie szkodzi im mróz, a na tle śniegu wyglądają bardzo pięknie, dekoracyjnie. Jeśli postawicie Państwo na wiele odmian ciemierników, to będziecie mieć rabatę kwitnącą aż do wiosny. Kwiaty ciemierników są naprawdę bardzo śliczne. Akurat tutaj ciemiernika białego są białe, takie lekko kremowe. Przepiękne, sympatyczne, śliczne kwiaty. Natomiast pozostałe odmiany kwitną w styczniu, w lutym i wiosną i mają bardzo piękne kolory kwiatów, od takiego różowego, nawet są jeszcze żółte, różne odcienie różowego, aż po taki ciemnobordowy kolor. Proszę sobie wyobrazić, różowe kwiaty, ciemnobordowe na tle śniegu w ogrodzie, który wydaje się być już taki niekwitnący, szary, bury i ponury, a tu jednak jest kolejna grupa roślin, które zachwycają nas kwiatami zimą. Jaśmin nagokwiatowy, który Państwu już przedstawiałam, teraz kolejna grupa ciemierniki, a tych roślin naprawdę wcale nie jest mało. I przede wszystkim są to rośliny zimozielone, czyli mają liście przez cały sezon. Oczywiście czasem zdarza się, że liście brązowieją, wówczas należy je obciąć, wyrzucić. Roślina wiosną wypuści bardzo dużo liści. Ciemierniki rosną powoli, ale warto je posadzić w ogrodzie. I warto przede wszystkim, proszę Państwa, nie obcinać wszystkim roślinom kwiaty po kwitnieniu. Wówczas ciemierniki wysieją się same. Tutaj z tego jednego ciemiernika wysiało mi się kilka kęp. Tutaj jest ciemiernik maleńki, tutaj, proszę Państwa, tu już widzę, że też jest. Ja nie ruszam, nie kopię, nie wzruszam gleby, ponieważ jest to niedobry pomysł. Kiełkują nasiona i gdy wzrusza się tą glebę zbyt często, niektórzy mówią, żeby po każdym deszczu, to wówczas powoduje się, że nasiona wykopujemy, niszczymy młode sadzonki. Trzeba to zostawić w spokoju, ściółkować, rośliny poradzą sobie naprawdę same. Oczywiście jest taka grupa roślin kwitnących, którą koniecznie, bezwzględnie należy po kwitnieniu przycinać, bo jeżeli nie, to w bardzo szybkim tempie opanują nam cały ogród, a takich roślin raczej mieć nie chcemy, ponieważ są piękne, ale bardzo ekspansywne i trzeba na nie bardzo uważać. Natomiast jeżeli chodzi o ciemierniki, można im spokojnie pozwolić, żeby się wysiewały. Zawsze możemy takie sadzonki przenieść w inne miejsce, czy kogoś obdarować sadzonkami w zamian za jakieś inne rośliny. Ja będę teraz sadziła przepiękną różę Bożego Narodzenia, czyli ciemiernik. W sklepach ogrodniczych na pewno Państwo kupią bez problemu, ponieważ jest zawsze sprzedawany w grudniu przed Bożym Narodzeniem. Tutaj jest bardzo piękny, ma same kwiaty, mniej liści. Są naprawdę bardzo śliczne kwiatuszki, bardzo miłe dla oka, bardzo przyjemne i bardzo dekoracyjne. Posadzę tutaj koło tego ciemiernika, może będzie troszeczkę blisko. Natomiast te, które się tutaj wysiały, przesadzę w inne miejsce. Ostatnio troszeczkę padał i deszcz, i śnieg, więc ziemia jest wilgotniejsza niż kiedyś, gdy wierciłam otwory. I dobrze, ponieważ w glebie powinna być wilgoć, chociaż z drugiej strony ja też, proszę Państwa, jak tylko udaje mi się troszeczkę wody zmagazynować deszczowej, zaraz rośliny podlewam.
od spodu zawsze należy troszeczkę korzenie poruszać, rozluźnić. Trochę za głęboki ten dołek. O, myślę, że teraz będzie już dobrze. Jeżeli przyjdą przymrozki czy mróz, można korzenie wokół ciemierników ściółkować słomą, drębkami czy po prostu liśćmi. Gdzieś miałam rękawiczki, ale nie chce mi się ich szukać. Dwa ciemierniki posadzę szybko. Jest woda, więc ręce umyję. Tutaj już nawet są liście. Ja z rabat liści absolutnie nie zbieram. Jeżeli opadają z drzew czy krzewu liścia, po prostu tutaj zostają do wiosny. Dopiero wiosną robię porządek. Ale też nie zawsze usuwam liście, ponieważ one będą się tutaj przerabiały w żyzną ziemię i uważam, że nie należy wszystko tak bardzo czyścić na naszych rabatach. W końcu ogród to nie nasze mieszkanie czy dom. Nie musi być tutaj tak wypucowany. Nawet widzę, że ciemierniki tam daleko się również wisiały. A więc jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Myślę, że ten posadzę tutaj. I drugi ciemiernik. Też troszeczkę za głęboka dziura. I w ten oto sposób, proszę Państwa, w ogrodzie marzeń jest drugi kwitnący kwiat zimą, czyli ciemierniki. Te ciemierniki zaczynają mi kwitnąć, te, które mam, w styczniu, ale ja dojdę do tego, sprawdzę, jaka to jest odmiana. Jak tylko pojawią się kwiaty, to wówczas będę mogła dokładniej określić, jaka może być jej odmiana ciemiernika. Jaśmin nagokwiatowy i ciemierniki. Ale są też jeszcze inne kwiaty, tak jak wspomniałam, które kwitną zimą. I dlatego zachęcam Państwa, abyście sobie w swoich ogrodach posadzili kwiaty kwitnące zimą. Ciemierniki lubią glebę lekko wilgotną i lubią miejsca lekko płócieniste, na pewno nie miejsca słoneczne, które im przypalają, niszczą liście.